Jestem w mieście Jingdezhe, w prowincji Shaanxi. Tutaj to jest stolica chińskiej porcelany. W XVIII wieku w Europie panowała moda na porcelany i każdy bogaty Europejczyk chciał mieć kolekcję chińskiej porcelany. Moja mama, która musiała zmieniać miejsce zamieszkania, uciekać w czasie wojny, zabrała ze sobą chińską filiżankę, małą figurkę chińskiej kobiety. Od dziecka fascynowała mnie i ta filiżanka, i ta figurka. Miałem wielką okazję przyjechać tu, do stolicy chińskiej porcelany. Poznać ją, poznać jej mistrzowski kult. Mogę poznać, jak rozwijała się przez 1000 lat, jak zachowała swą żywotność. Jestem szczęśliwy. W Zhangdezhe zachowano tradycyjny, rzemieślniczy styl wyrobu porcelany. Chodźmy, zobaczymy, jak oni wytwarzają tu porcelanę. Dzień dobry, mistrzu! Nicho! Jestem pod wrażeniem, ponieważ w Polsce i w Europie mamy podobne koła gancarskie, tylko one się różnią. Koło gancarskie jest tutaj, jest nisko. Mistrz napędza je kijem. Powiedz, ile lat już pracujesz w tym fachu? I od kogo się nauczyłeś? Tego szoju, ja się gdy wuzi się da. Ja się 40多年前 to tego szoju. Tak. A się tego szoju, to jest ja się 3-5年, tego się ho. Powiem wam, że ręce mi drżą. Trochę ze zdenerwowania. Spróbujemy. No, tak. A uczu tak? Tak? Hajdzie, bie fali, bie fali. Nie fali, to jest fajne. Nie ciężko, nie ciężko, to jest fajne. Nie ciężko, nie ciężko, nie ciężko. O! To jest moje dzieło. To jest dzieło mistrza. To jest moje. Tradycyjna technologia produkcji chińskiej porcelany wymaga stopniowego, długiego procesu. To zaczyna się od formowania poprzez układanie, zdobienie i wypalanie. W sumie to są 72 procesy produkcyjne. Każdy ten proces wymaga mistrzostwa. Chińhua ta przede wszystkim używa tego jąkowego gazu, jako 1300°C高温烧制. 它经过高温烧制就会产生一个氧化还原的一个反应，就变成了青蓝色。然后元代的青花，它含铁量比较高，所以它烧出的颜色是发黑色。那经过后期的明代、清代，包括我们现代，它不断的去改进、改良这些配方，所以我们现在的颜色更漂亮了。To oni kontynuują tradycje chińskich rzemieślników, ducha ich kunsztu pracy. To dzięki nim 1000-letnia tradycja produkcji porcelany tego miasta została wzbogacona i dostała nowe życie.